No, dobry wieczór. Cieszę się, że jeszcze pomimo takiej późnej pory tak licznie jesteście Państwo tutaj zgromadzeni. Ja pomimo, że reprezentuję taką organizację, jaką reprezentuję, czyli tutaj no, możecie Państwo mieć takie czy inne odczucia w stosunku do niej. Chciałem przedstawić taką prezentację, która mówi o prawie autorskim w aspekcie tak bardzo popularnym teraz social media. I to będzie pierwsza część mojej prezentacji, a potem przejdę do drugiej, która będzie mówiła mniej więcej o tym, z jakimi problemami spotykają się autorzy, albo ja się w swojej pracy zawodowej spotykam w związku z wykorzystywaniem właśnie praw autorskich w mediach społecznościowych. Moja prezentacja na początku będzie trochę z innej perspektywy, bo ja nie będę mówił o tym, co jest dozwolone w zakresie używania na Facebooku, YouTubie czy w innych mediach społecznościowych. Natomiast skupię się na tym, w jaki sposób te portale właśnie, czy serwisy, ci usługodawcy patrzą na zabezpieczenie tak naprawdę swoich interesów i w jaki, co tak naprawdę się dzieje z prawnego punktu widzenia, jeżeli zamieszczamy tak zwany content w takich oto portalach społecznościowych. Jeżeli chodzi o, no można takie skrótowo powiedzieć, tak, że Facebook, Instagram, YouTube żyją z praw własności intelektualnej, z kreatywności użytkowników. Tak jak było powiedziane wcześniej przez przedstawiciela Google, na YouTubie co minutę jest bardzo duża liczba filmów dodawana cały czas, tak? Przy czym za 2012 rok, dane, które uzyskałem, wynika, że dochodzi do około 4 miliardów odsłon filmów rocznie na YouTubie, czyli praktycznie co drugi obywatel świata odtworzył co najmniej raz jakiś film na YouTubie, natomiast co sekundę na Instagram jest dodawane około 58 zdjęć. Co się w związku z tym dzieje? Jak patrzą na te portale, które żyją, tak jak powiedziałem, z kreatywności osób, które z ich usług korzystają? Mają, ja to nazwałem tak hasłowo, politykę bezpieczeństwa, tak? Ta polityka bezpieczeństwa jest zawarta najczęściej w regulaminach tych serwisów. Nie wiem, czy ktoś z Państwa je czytał, zawierając umowę o prowadzenie konta na YouTubie czy na Facebooku. No to najczęściej regulamin jest po angielsku, najczęściej ten podmiot ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, dlatego najczęściej poddana jest jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. I tam są dosyć ciekawe zapisy mówiące o tym, jak te portale patrzą na to, co się dzieje w ich serwisach. Po pierwsze, ta kolejność powinna być troszeczkę odwrotna, bo to oświadczenie, które jest na tym drugim myślniku wymienione, powinno być jako pierwsze, tak? Czyli wrzucając content na portal społecznościowy, użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do tych treści, tak? On przez samo wrzucenie, tam nie jest potrzebna żadna inna czynność, żadna składanie jakiegoś dodatkowego oświadczenia. Przez sam fakt do uploadowania treści przyznajemy, że jesteśmy uprawnieni do tych treści i one nie naruszają żadnych praw autorskich. Dalej, portale, wrzucenie treści na portale społecznościowe powoduje, zgodnie z ich regulaminami, że taki użytkownik udziela licencji na korzystanie z tych treści serwisom społecznościowym, tak? Ta licencja jest oczywiście bezpłatna, obejmuje terytorium całego świata, jest udzielana bezterminowo, czyli nigdy nie wygasa. I najczęściej jeszcze w tych regulaminach są takie zapisy, że nawet jeżeli usunięcie konta z danego serwisu społecznościowego nie powoduje wygaśnięcia tej licencji, a treści, które zostały tam wrzucone, nie będą usuwane, tak? Jednocześnie serwisy zabezpieczają się w taki sposób, że użytkownik oświadcza przez dodanie treści, że zwalnia serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, kiedy taka treść, która będzie tam umieszczona, okaże się treścią naruszającą prawa własności intelektualnej.
Kolejną rzeczą, na którą wyraża zgodę użytkownik, jest zezwolenie na komercyjne wykorzystanie treści. W bardzo szerokim tego słowa znaczeniu komercyjne wykorzystanie, bo to nie tylko możliwość wyświetlania dalej wśród innych użytkowników z reklamami, ale również przekazywania tych treści, które my publikujemy podmiotom zewnętrznym, oczywiście za wynagrodzeniem. Tak zwane całe big data dotyczące użytkowników powstaje właśnie przez same nasze działanie, które jest potem sprzedawane dalej przez serwisy społecznościowe, firmom usługowym, które potem profilują nas, żeby usługi były jak najbardziej dopasowane do nas. Tak. Oczywiście to jest korzyść dla portalu, u nas jest to, nasze działanie oczywiście jest bezpłatne. Czy regulaminy zabraniają umieszczania treści, co do których praw własności intelektualnej nie mamy? Oczywiście nie. Jedynie na Facebooku tak naprawdę znalazłem informację, że Facebook zaleca, że jeżeli nie mamy pewności, to należy takiej treści nie umieszczać, bo to może rodzić negatywne konsekwencje dla takiego użytkownika. Jakie są te konsekwencje? Serwisy wszystkie zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń od użytkownika w przypadku, gdy treści naruszały prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej. Tak? To najprawdopodobniej zdarzyłoby się w takim momencie, gdy Facebook czy jakiś inny serwis społecznościowy zostałby pozwany przez taką osobę, taki podmiot, który posiada prawa własności intelektualnej do danych treści. Portal społecznościowy przegrałby taką sprawę w sądzie, natomiast na mocy takich zapisów w regulaminie zachowuje sobie prawo regresu do użytkownika, to znaczy zwrócenia się do tego użytkownika, żeby wynagrodził to, co dany serwis społecznościowy zapłacił w ramach odszkodowania. Druga część mojego wystąpienia to jest kwestia, z którą ja się spotykam na co dzień w pracy zawodowej, gdzie twórcy zrzeszeni albo reprezentowani przez ZAIKS zwracają się o jakąś interwencję ze względu na to, że zostały wrzucone ich prawo, ich twórczość została wrzucona do internetu, z czym oni się nie zgadzają, zwłaszcza ze względu na naruszenie ich praw osobistych, bo ktoś połączył ich utwór muzyczny, który miał być tylko prezentowany w operze w ich odczuciu, z bajką dla dzieci albo z reklamą pieluch, albo z podobnym treściami, na których oni się nie zgadzają i bardzo proszą o interwencję, tak? I to poszanowanie czasem tych praw osobistych jest dla nich niezmiernie istotne, zwłaszcza dla osób ze starszego pokolenia, które niezbyt rozumie kwestie mediów społecznościowych. Jeżeli chodzi o dozwolony użytek w serwisach społecznościowych, to najczęściej dochodzi do przekroczenia jego granic, tak? Czyli ten krąg osobisty, który na mocy dyrektyw i na mocy polskiej ustawy jest dopuszczalny, zostaje przekroczony, no bo trudno uznać za krąg osobisty 300 czy 400 osób, które nas obserwują, czy są naszymi znajomymi na Facebooku. Pytanie też powstaje, jeżeli taka dozwolony użytek jest przekroczony, nawet w sposób niekomercyjny, no to mamy tutaj ryzyko odpowiedzialności karnej, tak? Może słuszne są postulaty mówiące o tym, że taki niekomercyjny użytek twórczości powinien zostać zalegalizowany. Tylko pytanie, co zrobić w takim razie, jaką rekompensatę dać autorom w związku z tym. I tutaj pojawiają się postulaty wprowadzania takich zryczałtowanych opłat, najczęściej łącznie z, no, uiszczanych łącznie z fakturą za internet na wzór opłaty reprograficznej. Oczywiście nie takiej samej, nie w takim samym kształcie, ale wzór opłaty reprograficznej tutaj mógłby być jakąś podstawą do tego, żeby taka opłata została wprowadzona. No i chciałem jeszcze powiedzieć właśnie, że tak jak tutaj było wystąpienie od copyright trollingu,
No najczęściej takie ochroną czy egzekwowaniem własności intelektualnej zajmują się wielkie korporacje, no bo one mają narzędzia do tego i są wyposażone w ten know-how cały prawniczy. Natomiast no, tacy pojedynczy autorzy, którzy naprawdę, no jest taki jeden pan, który jest członkiem ZX-u wieloletnim, jest twórcą muzyki reggae, potrafi 10 maili tygodniowo wysłać z prośbą o interwencję, bo znowu jego twórczość się pojawiła na portalu i on by chciał w jakiś sposób spowodować, żeby ta twórczość zniknęła, bo on się nie zgadza z tym, żeby właśnie bez wynagrodzenia została udostępniona. Na pewno nie jest naszym celem w żaden sposób zatrzymanie tego. To jest na pewno, portale społecznościowe to jest nowa forma publiczności, to jest wzrost kreatywności, tego, to temu nie można zaprzeczyć, powstają nowe formy twórczości, tylko na końcu jest ten autor, któremu tak naprawdę powinniśmy zapewnić to należne wynagrodzenie, które, no jak wiemy, z praw wyłącznych mu się należy. Dziękuję bardzo.